Serdecznie Piotr Nisztor, oglądają Państwo Rozmowę Ściśle Jawną, a dziś moim Państwa gościem jest Wojciech Jakubik, Biznes Alert. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałem z Panem porozmawiać na temat tej ostatnio spektakularnej, można powiedzieć, transakcji, czyli wynajmu na dobrych 10 lat, jeśli nie więcej, gazowców, które mają transportować gaz LNG na potrzeby PGNiG-u. I pytanie, jak ważny jest to element wzmacniający polskie bezpieczeństwo energetyczne i czy w ogóle to w jakikolwiek sposób w tych właśnie można w ten sposób to w ogóle oceniać? Polacy już dawno wiedzieli, że warto wejść na rynek gazu skroplonego, dlatego mamy terminal LNG Lecha Kaczyńskiego. Dlatego też PGNiG już jakiś czas temu zarezerwował kontrakty z Amerykanami, z Katarczykami, ale też właśnie flotę statków po to, żeby mieć ich nawet 8 i dostarczać gaz skroplony, który pozyskuje, czy to z USA, czy to z innych kierunków. Na przykład po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dostaw w Polsce, ale także w celach handlowych, ponieważ największe firmy gazowe na świecie mają własne gazowce i zarabiają na reeksporcie. To znaczy dzisiaj ważne jest ze względu bezpieczeństwa, żeby jak najwięcej gazu sprowadzić do Polski, ale jutro może się opłacać reeksport na przykład do Azji i zarobek na tym. Czyli jest to perspektywa biznesowa, która plasuje PGNiG przy całym zachowaniu proporcji obok największych graczy jak BP, jak Shell, które mają swoje całe wydziały gazu skroplonego. My z kolei mamy biuro handlowe LNG w Londynie założone kilka lat temu, bo byliśmy dobrze przygotowani na te zmiany trendów. Chcieliśmy porzucić gaz rosyjski, ale też działać na nowoczesnym rynku gazu skroplonego. I dzisiaj, kiedy cała Europa bije się o ten gaz, my mamy ten gaz. I mamy też gazowce, które pozwolą nam handlować nim na skalę globalną, czyli wchodzimy do tej pierwszej ligi graczy, którzy mogą sobie pozwolić na więcej i też na tym zarabiać. To nie tylko polityka, ale też biznes. To skupmy się trochę może na szczegółach tej sprawy, bo to jest chyba clue tematu, czyli na jakich zasadach PGNiG wynajmuje te koreańskie gazowce? Mamy czarter na 10 lat. To są norweskie gazowce firmy Knudsen. Oczywiście Norwegowie sprzedają takie rozwiązania na całym świecie. Oni także mogą być źródłem polskiego pływającego gazoportu, który jest takim gazowcem, który można zainstalować na lądzie i sprowadzać przez niego gaz. Chcemy mieć takie rozwiązanie w połowie tej dekady w Zatoce Gdańskiej, więc zobaczymy, czy ta współpraca także ze stoczniami koreańskimi nie przerodzi się w większą współpracę przy kolejnych projektach z Norwegami czy z Amerykanami. I gazowce tego rodzaju są czarterowane po to, żeby własny gaz dostarczyć tam, gdzie chcemy. W kontraktach gazowych mamy różne klauzule dotyczące ładunku. I większość kontraktów z Amerykanami zakłada klauzulę, która pozwala nam zrobić z ładunkiem, co chcemy. Czyli możemy go doprowadzić do Świnoujścia, jeżeli uważamy, że taki jest cel, ale możemy też wysłać ten gaz do Japonii, do Chin, do wiecznie głodnej Azji, jeżeli kryzys gospodarczy nie zatrzyma wzrostu popytu na gaz skroplony, to zawsze znajdzie się kupiec na ten surowiec, jeżeli nie w Europie, bo sytuacja się uspokoi, nie będziemy go potrzebować tak dużo, to z korzyścią, z dobrą ceną uda się sprzedać ten gaz w Azji i w ten sposób grać kontraktami, bo mamy różne kontrakty na wydobycie, na import gazu, mamy różne kontrakty na dostawy i w ten sposób PGNiG może sobie żonglować, sprzedawać tam, gdzie ma lepszą cenę, pozyskiwać gaz tam, gdzie taniej sobie go może kupić i ma elastyczność niezbędną do tego, żeby radzić sobie biznesowo na tym rynku, więc nie można patrzeć na te gazowce tylko z punktu widzenia politycznego, to ma być też dobry biznes. To spójrzmy też pod innym kątem, a co by było, gdybyśmy tych gazowców nie mieli? Jak wówczas wyglądała realizacja tych kontraktów na dostawy gazu skroplonego do Polski? Byłaby dalej realizowana, bo nie każda dostawa jest realizowana przez PGNiG, ale na przykład często odpowiedzialne za dostawę są firmy takie jak katarskie Qatargas czy amerykański Cheniere Energy, które odpowiadają za ładunek w kontraktach, ale dostawy, które chcielibyśmy słać na przykład do Azji, byłyby dużo droższe, bo nie mielibyśmy własnego rozwiązania, musielibyśmy od kogoś wykupywać pojemność gazowca. Chodzi o to, że wejście w kolejne elementy łańcucha dostaw gazu skroplonego obniża koszty i pozwala więcej zarabiać na tym biznesie i powoduje, że PGNiG, który kiedyś w lepszych czasach przecież będzie musiał działać na bardziej zliberalizowanym rynku, gdzie będzie więcej konkurencji, będzie miał swoją specjalność, to znaczy właśnie gaz skroplony, dzięki któremu poradzi sobie na rynku w Polsce,
gdzie będzie miał na przykład 5 firm, które będą z nimi konkurowały. Oczywiście po zakończeniu obecnego kryzysu, więc wejście w LNG to także ucieczka do przodu przed zmianami na rynku, które gdyby nie wojna na Ukrainie, postępowałyby dużo szybciej. No pytanie, czy te właśnie już dostawy do 2025, bo to wtedy te gazowce mają być ostatecznie gotowe. Czy to nie jest za późno? Czy te gazowce nie powinny być w takiej sytuacji wcześniej? Może by się dało wcześniej je zorganizować, ale to jest też czasochłonny proces, więc z punktu widzenia najdłuższej umowy na dostawy LNG w Polsce, która kończy się dopiero w 43 roku, to nie jest za późno. Im wcześniej oczywiście, tym lepiej, no ale to tak samo jak z elektrownią jądrową. Dopiero teraz wybraliśmy partnera technologicznego, choć mogliśmy nie kasować żarnowca, albo przynajmniej zbudować atom za pierwszym podejściem i mieć pierwszy reaktor w 22, a nie w 33 roku. Ale to jest co by było, gdyby. Na ten moment na pewno te gazowce się przydadzą, a kryzys energetyczny i atak Rosji na Ukrainę to są kolejne argumenty, które zwiększają zasadność tego przedsięwzięcia. To jak istotnym elementem tej dywersyfikacji, uniezależniania się od rosyjskiego gazu jest właśnie ten gaz LNG, ten gaz, który między innymi będzie transportowany do Polski tymi gazowcami należącymi czy czarterowanymi przez PGNiG? Najważniejsze, że nie każdy ten gaz musi dopłynąć do Polski, ale potencjalnie, gdybyśmy chcieli cały gaz skroplony sprowadzić do nas za pomocą terminalu LNG w Świnoujściu, który już ma 8 miliardów metrów sześciennych przepustowości i przyszłego pływającego terminalu o potencjale od 6 do 12 miliardów metrów sześciennych, to już teraz w portfolio, czyli do dyspozycji PGNiG, jest ponad 9 miliardów metrów sześciennych. Warto przypomnieć, że kontrakt jamalski niesławny opiewał na od 8 do 10, czyli teoretycznie moglibyśmy też gazem skroplonym zastąpić kontrakt jamalski. Do tego mamy Baltic Pipe z pełną przepustowością 10 miliardów metrów sześciennych, która będzie wykorzystywana w coraz większym stopniu. A zatem połączenie Baltic Pipe i terminalu LNG z licznymi kontraktami dającymi elastyczność pozwala nie sprowadzać ani metra sześciennego gazu z Rosji, co rzeczywiście się dzieje, o czym warto przypomnieć, od kiedy Rosjanie pod byle pretekstem zakręcili nam kurek z gazem i jeszcze za to w sądzie prawdopodobnie zapłacą. No, jeśli chodzi o gaz LNG, to też Rosjanie, widząc, że Gazprom może stracić wpływy, zainwestowali w Nowatek. Nowatek, który jest tym koncernem, który handluje gazem LNG. I tu pytanie, na ile te rosyjskie dostawy gazu LNG mogą zalać Europę, mimo że przecież Nowatek jest na liście sankcji, ale z drugiej strony przecież francuski Total buduje, czy wspólnie z Nowatekiem prowadzi projekt jednego z terminali LNG. Póki co ten projekt jest zamrożony i Total nie może się wycofać z Rosji przez dekret prezydenta Władimira Putina, który powoduje, że jeśli ktoś chce uciec z Rosji z kapitałem i z aktywami, to musi dostać zgodę Kremla i jej nie otrzymuje. Dlatego firmy zachodnie są uwięzione w tym wielkim więzieniu rosyjskim i nie inaczej jest z Totalem. Nowatek zwiększa eksport. Gaz skroplony jest bardzo potrzebny w dobie kryzysu energetycznego, więc te dostawy będą coraz popularniejsze, ale z drugiej strony sankcje zachodnie ograniczają rozwój branży LNG w Rosji. Właśnie dzisiaj Komersant rosyjski opublikował informację o tym, że Nowatek nie będzie mógł rozwijać dostaw do Azji przez drogę północną, przez te arktyczne zamrożone połacie na północy Rosji, gdzie sprawdzą się lodołamacze, tankowce LNG właśnie Nowateku. Flota tych tankowców jest opóźniona właśnie przez sankcje zachodnie, bo Rosjanom brakuje sprzętu, brakuje wyszukanych rozwiązań technologicznych z Zachodu, bez którego nie będą się rozwijać. Tak jak Iran w sektorze LNG nie może się rozwijać, odkąd jest objęty sankcjami, więc potencjał tego rozwoju branży LNG Nowateku jest ograniczony przez to, że to dalej są małe wolumeny, przez to, że on był wycelowany przede wszystkim w Azję, która niekoniecznie będzie stała otworem. No i to wszystko razem składa się na ograniczone możliwości Rosjan, chociaż oczywiście będą kombinować jak zawsze. No właśnie, i tu pytanie, czy Nowatek nie znajdzie jednak mimo wszystko furtek i gdzieś tam pod przykryciem innych podmiotów rzekomo niezwiązanych z Rosją, niezwiązanych właśnie z samym tym koncernem będzie dostarczał gaz LNG do Europy? Do pewnego stopnia to będzie możliwe, tak samo jak Iran cały czas jest w stanie szmuglować ropę. Ale skala będzie na tyle mała, że nie będzie żadną alternatywą do rynku, który traci teraz Gazprom w Europie. Gazprom miał 40% rynku europejskiego w 2021 roku. Teraz to jest 7% i może być zaraz 0% na własne życzenie Gazpromu, bez żadnych sankcji. Przecież nie ma sankcji na dostawy gazu rosyjskiego. Rosjanie na własne życzenie kasują sobie rynek premium, którego nie zastąpią azjatyckim. Muszą zmniejszać wydobycie gazu, zresztą ze zmniejszeniem
zmniejszeniem wydobycia ropy przychody petrodolarów do budżetu rosyjskiego będą się kurczyć i miejmy nadzieję, że ta wojna nerwów zostanie jednak wygrana przez Zachód przy pewnych patologiach, które są cały czas widoczne, to znaczy będzie pewnie czasami zachodziła dostawa pod fałszywą banderą, ale od tego są odpowiednie instytucje, żeby śledzić, wyłapywać, wprowadzać kolejne sankcje wobec tych, którzy dopuszczają się takiego procederu. Takie rozwiązania działają w przypadku Iranu, nie inaczej będzie z Rosją. To w takim razie na dzień dzisiejszy Nowatek jak jest poważnym graczem, mimo sankcji na terenie krajów Unii Europejskiej? On był rosnącą konkurencją do Gazpromu, natomiast teraz jego rozwój zostanie zahamowany, tak jak cała branża rosyjska została zahamowana przez brak dostępu do technologii. Sektor LNG Nowateku, który był zliberalizowany, który pozwalał Rosjanom na inny sposób handlować, był zacofany. I tak, ponieważ tak samo jak z gazem łupkowym amerykańskim, tak samo z LNG, Rosjanie byli sceptyczni do samego końca, muszą nadganiać zapóźnienie, robią to do pewnego stopnia, ale po lutym 2022 roku będzie im dużo trudniej, to nie koniec sankcji, kto wie, czy w końcu nie obejmą one także sektora gazowego, więc ten gorset ograniczeń zachodnich wokół nich się zaciska. Ale wyobraża pan sobie naprawdę to, że Gazprom będzie objęty sankcjami, takimi no, poważnymi sankcjami Unii Europejskiej, bo jak na razie był problem z ropą, został rozwiązany, ale tylko w zakresie tej ropy, która jest dostarczana drogą morską. Ta ropa rurą cały czas płynie. No, pytanie, czy gaz to jest realne, aby objąć właśnie sankcjami europejskimi? Niekoniecznie będą potrzebne, ponieważ Gazprom może nie dostarczać ani jednego metra sześciennego gazu do Europy już w przyszłym roku i to nawet na zlecenie Kremla, który straszy propagandowymi filmikami o zamarzającej Europie. Autorstwa tego właśnie Gazpromu, który działa na swoją szkodę biznesową, podług polityki zagranicznej Kremla, która jest wroga wobec klientów Gazpromu. No i już teraz 7% rynku, zaraz zobaczymy, że będzie jeszcze mniej. Nie wiadomo, co się jeszcze w 2023 roku wydarzy, ale następne święta możemy już świętować bez jakiegokolwiek gazu rosyjskiego w Europie. Zobaczymy, jak będzie z ropą. Więc wiele rzeczy niewyobrażalnych jeszcze 2-3 lata temu staje się faktem teraz. I z tego punktu widzenia Polacy byli dobrze przygotowani przez kilkanaście lat konsekwentnej polityki na rzecz uniezależnienia się od gazu rosyjskiego z małymi zawirowaniami, o których pan redaktor świetnie wie, ale jednak nam się coś udało. No ale to w takim razie pytanie, czy wyobraża pan sobie sytuację, w której Gazprom po prostu bankrutuje? Gazprom, Nowatek, czyli te dwa ramienia gospodarcze gazowe Kremla. Kreml na to nie pozwoli, będzie subsydiował, będzie szukał rozwiązań, które pozwolą cały system społeczno-polityczny utrzymywać dalej na petrodolarach, na wpływach, które dawał Gazprom, ale będzie już musiał szukać gdzie indziej. To dlatego mówi od lat o zwrocie do Azji, ale tam po pierwsze nie będzie miał takiego rynku premium jak w Europie, z jasnymi zasadami, pewnymi klientami, którzy płacą dużo i płacą na czas, a po drugie zawsze będzie junior partnerem, czyli mniejszym partnerem rosnących Chin, które będą kupować sobie surowce rosyjskie, a w zamian za to zyskiwać wpływy także w Rosji, która traci na znaczeniu w relacjach z chińskim smokiem. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Wojciech Jakubik, Biznes Alert. Bardzo dziękuję. A ja kłaniam się nisko. Życzę spokojnego wieczoru, dobrej nocy. Do zobaczenia za tydzień.